Kiedy jesteś blisko, wszystko w naszych myśli staje się realne. To, co nam się przyśni i wszystkie słowa wypowiedziane. Tato! Bo jesteś naszym wrogiem. Find a car, we'll take him. Find a car, we'll take him to the hospital. Zanim na Gori i inne miasta w Gruzji spadły bomby zabijające zwykłych ludzi na ulicach miast tego państwa, tu, w Bukareszcie, w budynku, który zbudowany został przez Nicolae Ceaușescu, komunistycznego dyktatora, świat Zachodu wsłuchiwał się w słowa Władimira Putina, który ostrzegał, że wejście państw takich jak Gruzja czy Ukraina do NATO będzie stanowić zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. Był taki krupny polityczny, europejski, germański dziedziel Bismarck. Był taki wielki europejski, niemiecki działacz polityczny Bismarck, który mówił, że w takich sprawach liczy się nie intencja, ale potencjał. Nikt 5 artykułu traktatu waszyngtońskiego nie uchylił, a my zlikwidowaliśmy bazy w Kamran w Wietnamie, na Kubie. Wycofaliśmy wszystkie swoje jednostki wojskowe z Europy Wschodniej. Z części europejskiej wycofaliśmy prawie całość dużego i ciężkiego uzbrojenia. Co dostaliśmy w zamian? Bazę w Rumunii, gdzie jesteśmy. Bazę w Bułgarii. Rejon pozycyjny amerykańskiej obrony przeciwrakietowej w Polsce i w Czechach. To wszystko jest ruchem w kierunku naszych granic infrastruktury wojskowej. Te słowa padły w czasie szczytu NATO-Rosja, po zakończeniu obrad samego szczytu NATO w tym samym miejscu. Ich skutek nie był trudny do przewidzenia. 4 miesiące później Rosja najechała Gruzję. Wśród kluczowych spraw, jakimi zajmowali się przywódcy państw NATO tutaj, w Bukareszcie, w trakcie szczytu w roku 2008, była sprawa Gruzji. Również sprawa Ukrainy i ich członkostwa w NATO. Zanim szczyt się rozpoczął, przygotowania do szczytu trwały w wielu państwach paktu, również w Polsce. Z dokumentów zgromadzonych w polskich archiwach wynika jednak, że nie wszystkie ośrodki władzy w Polsce wówczas w roku 2008 przygotowywały się do tego szczytu w taki sam sposób. Po powrocie Donalda Tuska z Moskwy ze spotkania na początku lutego 2008 roku w polskim MSZ trwały prace nad stworzeniem dokumentów, które wprowadzić w życie miały nową filozofię stosunków zaprezentowaną na Kremlu. Takim dokumentem jest notatka Jarosława Bratkiewicza zatytułowana Tezy o polityce Rzeczpospolitej wobec Rosji i Ukrainy. Ten dokument ukształtować miał polską politykę wschodnią na najbliższe lata, a także wpłynąć bezpośrednio na podejście do kwestii, które dyskutowane były w trakcie szczytu NATO w Bukareszcie.
ważny jest kontekst, moment, kiedy notatka Jarosława Bratkiewicza, szefa Departamentu Polityki Wschodniej MSZ, powstała. To jest 4 marca 2008 roku, więc zaledwie na miesiąc przed szczytem NATO w Bukareszcie. Jest to notatka o charakterze koncepcyjnym. Notatka dotyczy zupełnie fundamentalnej kwestii z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski i z punktu widzenia reorientacji polityki zagranicznej Rzeczpospolitej, która dokonała się w wyniku przejęcia rządów przez premiera Donalda Tuska. W minionym okresie, ale zwłaszcza podczas rządów PiS, wskutek niepogłębionych analiz i ocen, a także nierzadko demagogicznych sądów upowszechnianych przez media, utarł się określony kanon postrzegania i przedstawiania Rosji i Ukrainy oraz celów polskiej polityki w odniesieniu do obu tych krajów. Dotyczy mianowicie polityki względem Rosji i względem Ukrainy. To jest bardzo ważne, że oba te kierunki polityki zagranicznej zostały przez Bratkiewicza połączone w jego rozważaniach. Trzeba powiedzieć, że Bratkiewicz odcina się od całej dotychczasowej polityki zagranicznej względem Rosji i Ukrainy, która była przez różne polskie rządy realizowana. Antypisowski charakter tej części notatki jest tylko pozorny. Tak naprawdę jest to odcięcie się od całej umownie nazywanej jagiellońskiej koncepcji polityki zagranicznej Polski. Mianowicie to jest polemika ze stwierdzeniem, że Rosja jest wrogiem Polski, że permanentnie będą między Polską a Rosją wybuchały konflikty, że to jest konflikt jakby permanentny, nie do zażegnania. I co jest jakby najważniejszym założeniem tej nowej filozofii w rozumieniu Bratkiewicza? Przede wszystkim to, że Rosja nie jest agresywna, że Rosja się modernizuje, Rosja obawia się siły Chin, w związku z tym orientuje się na Zachód. Innymi słowy, Bratkiewicz uważa, że Rosja się będzie powstrzymywała w swoich ewentualnych imperialnych, agresywnych zamiarach, dlatego że jej strategicznym celem jest trwałość sojuszu taktycznego, pragmatycznego z Zachodem. No i w związku z tym Bratkiewicz twierdzi, że Rosja nie ma żadnych agresywnych zamiarów terytorialnych. Możliwości ekspansji Rosji w rozumieniu politycznym i gospodarczym, a już tym bardziej militarnym, są dosyć ograniczone. Napotykają one poważne przeszkody w krajach WNP, takich jak Ukraina czy Gruzja. Natomiast możliwości wpływania Moskwy, w sensie uzyskania przez nią specjalnych praw, na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, przynależące do Unii Europejskiej i NATO, są znikome lub zgoła żadne. Po stworzeniu tego dokumentu, parę dni, 10 marca 2008 roku, Donald Tusk rozmawia z George'em Bushem, prezydentem Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Znamy zapis tej rozmowy i tam pada pytanie ze strony George'a Busha. Pozwolę sobie zadać delikatne pytanie. Kto będzie reprezentował Polskę na szczycie NATO? Prezydent Kaczyński. Mamy wspólny pogląd, jeśli chodzi o szczyt NATO i rozszerzenie sojuszu. Poglądy mamy tu identyczne. My patrzymy dokładnie tak samo jako obóz polityczny, jak prezydent Lech Kaczyński. Czy to jest prawda? Od razu trzeba powiedzieć, że to jest nieprawda, ale niezwykle istotną okolicznością jest obecność Radosława Sikorskiego na tym spotkaniu. Odcyfrowałem datownik Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych na dokumencie Bratkiewicza. On potwierdza odczytanie czy odebranie tej notatki i w moim przekonaniu zaznajomienie się z nią, o czym świadczy zresztą adnotacja odręczna Radosława Sikorskiego. To jest 8 marca, czyli na 2 dni przed spotkaniem w Białym Domu Donalda Tuska z George'em Bushem. Duch tej filozofii, która się w tym momencie zaczyna przekładać na spisany koncept polityki zagranicznej Polski względem Rosji i Ukrainy, podkreślam, że on jest równolegle ujęty w notatce Bratkiewicza. On jest już bardzo dobrze znany ministrowi spraw zagranicznych. Oczywiście pozostaje pytanie, na ile wie o tym premier Donald Tusk, ale niewątpliwie no, od listopada 2007 roku premier Tusk podąża w tym samym duchu, ale
mówienie o tym, że w kwestii MAP-u nie ma sporu między jego ekipą a prezydentem Lechem Kaczyńskim jest nieporozumieniem zupełnym, dlatego że to był spór fundamentalny w ogóle w sposobie postrzegania i Ukrainy, oczywiście również zastrzeżeń rosyjskich względem MAP-u dla Ukrainy i Gruzji, ale również to był fundamentalny spór z prezydentem Lechem Kaczyńskim, no, który właśnie uważał, że Polska musi odgrywać rolę takiego mesjasza, adwokata interesów ukraińskich i gruzińskich na forum międzynarodowym. MAP, Membership Action Plan, to mapa drogowa wejścia do Paktu Północnoatlantyckiego, program natowski, o którego losach zdecydować miał szczyt NATO. Gruzja i Ukraina chciały wejść do tego programu po to, aby ich droga do NATO została przesądzona. W tej sprawie Lech Kaczyński miał jednoznaczny pogląd. Jak najszybciej należy to zrealizować. Sposób postrzegania Ukrainy jest bardzo zbliżony do rosyjskiego. Dlatego, że Ukraina w tej notatce i w wielu innych MSZ-owskich późniejszych rozważaniach, wynurzeniach na temat Ukrainy jawi się jako państwo upadłe. Jako państwo niezdolne do tego, żeby się modernizowało. Bratkiewicz uważa, że Zachód, czy ten koncert mocarstw zachodnich, przede wszystkim Niemiec i Francji, tak postrzega Ukrainę jak on. I w zasadzie Ukraina, ze względu na to, w jakiej kondycji jest to państwo, nie ma szans zintegrować się z Zachodem. W związku z tym reorientacja polityki polskiej względem Moskwy nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji związanych jakby z Ukrainą, dlatego że Ukraina sama skazuje się na porażkę w całej tej rozgrywce geopolitycznej, regionalnej, europejskiej w relacjach z Federacją Rosyjską. W związku z tym, że to jest państwo upadłe, gnijące, słabe, tak naprawdę bez możliwości stanięcia na nogi, to polska polityka nie powinna być, czy charakteryzować się pewnym mesjanizmem w stosunku do Ukrainy, powinna być bardziej pasywna, wspierać te wszystkie czynniki modernizacyjne i demokratyczne, ale absolutnie nie powinna być, to jest wprost napisane w tej notatce, adwokatem Ukrainy w jej relacjach przede wszystkim z NATO, ale również z Unią Europejską. Dlatego, że sama Ukraina musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Pozór realizmu, za którym kryje się tak naprawdę prorosyjska reorientacja polityki Donalda Tuska. Powyższe uwarunkowania nadają określoną niejasność i dwuznaczność ukraińskim deklaracjom w sprawie prozachodniego ukierunkowania Ukrainy i jej członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można odnieść wrażenie, że bardziej one służą potrzebom wewnątrz ukraińskich batalii politycznych, jako znak akceptacji Zachodu dla tej czy innej partii, aniżeli rzeczywistym zamierzeniom dostosowawczym i tym samym modernizacyjnym. W tym kontekście władze ukraińskie nierzadko instrumentalnie wykorzystują polską promocję i apologię Ukrainy na Zachodzie. Tezy Jarosława Bratkiewicza, absolwenta moskiewskiej szkoły MGIMO, wywracające do góry nogami dotychczasową polską politykę względem Rosji i Ukrainy, Radosław Sikorski przyjmuje jako własne. Tworzy skróconą ich wersję na swoim papierze kancelaryjnym i informuje o tych tezach premiera polskiego rządu, Donalda Tuska. Ten dokument przez lata pozostawał nieznany. Prezentujemy go Państwu po raz pierwszy. Pierwsze dni kwietnia 2008 roku to szczyt NATO w Bukareszcie. Tu, w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zachowała się bardzo ciekawa korespondencja dotycząca kluczowych kwestii, jakie podnoszone były w trakcie tego szczytu.
26 marca 2008 roku prezydent Lech Kaczyński pisze list do premiera Grecji. To list mówiący o stanowisku dotyczącym szczytu NATO. W najbliższych dniach głowy państw i szefowie rządów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkają się w Bukareszcie, by podjąć decyzje w kluczowych i przełomowych dla paktu kwestiach. Do najistotniejszych zagadnień, których będą dotyczyć rozmowy, z pewnością należy polityka otwartych drzwi NATO. Europa nie może po raz kolejny zapomnieć o Ukrainie i Gruzji. Brak decyzji o objęciu map tych państw będzie dowodem utraty świadomości celów i politycznego znaczenia sojuszu na mapie bezpieczeństwa Europy. Nie możemy na to pozwolić. Sama forma, w jakiej ten dokument zachował się w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi bardzo dużo o tym, jaki był charakter relacji pomiędzy prezydentem, premierem i rządem w sprawach dotyczących rosyjskich interesów. List prezydenta, który datowany jest na 26 marca 2008 roku, a adresowany do premiera Grecji, przekazany został 27 marca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Kancelarię Prezydenta. Pismo jest pilne i prezydent prosi o to, aby przed 1 kwietnia poinformować premierów czy adresata tego listu o stanowisku państwa polskiego. W związku z udziałem prezydenta RP pana Lecha Kaczyńskiego w szczycie NATO w Bukareszcie od 2 do 4 kwietnia 2008 roku przekazuję w załączeniu list prezydenta RP do głów państw i szefów rządów krajów członkowskich NATO z uprzejmą prośbą o pilne doręczenie listu adresatom drogą dyplomatyczną przed dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Na dokumencie zachowała się ta żółta kartka, której treść brzmi w następujący sposób. Prośba od dyrektora Króla po rozmowie z ministrem Radosławem Sikorskim. Ten dokument ma leżeć w naszej szafie pancernej do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje ministra Radosława Sikorskiego. Podpis, data 31 marca, czyli właśnie poniedziałek. Szczyt NATO w Bukareszcie miał rozpocząć się 2 kwietnia 2008 roku. Tego typu dopisek jest po prostu skandalem, niewyobrażalnym. Ale ja w sobie wyobrażam, że to jest, że tutaj czas ma kluczowe znaczenie. Jeśli prezydent pisze, no, że pilnie... Tak, dlatego było polecenie, że ma to być pilne. Było tak rutynowe, że nawet nie wymagało żadnych dodatkowych presji ze strony kancelarii, bo było sprawą oczywistą, że jak prezydent ocenia, że coś jest pilne i to się wiąże ze szczytem NATO, który się ma odbyć, no to sprawa była absolutnie oczywista. Co oznacza, że ten dokument przez 4 czy 5 dni przeleży w dokumentach i nawet powiedzmy, że ten poniedziałek zostałby wysłany? Jak to zmienia sytuację? Po prostu nie zostanie dostarczony w takim terminie, żeby mógł być wzięty poważnie pod uwagę przez adresatów. No, to jest działanie wbrew polskiej racji stanu i to jest działanie ośmieszające w ogóle Polskę. Czego dotyczy marcowy list prezydenta Lecha Kaczyńskiego skierowany do przywódców Zachodu, którzy mają za chwilę, w pierwszych dniach kwietnia, przyjechać do Bukaresztu? No przecież dotyczy tylko jednej kwestii. Tego, żeby w jakiejś jasno określonej perspektywie Gruzja i Ukraina zostały przyjęte do rodziny państw zachodnich, wolnych i bezpiecznych dzięki uczestnictwu w Pakcie Północnoatlantyckim. Zatrzymanie tego listu było dokładnie grą obliczoną na wzmocnienie agendy politycznej niemieckiej i francuskiej. Ukrycie tego listu, nie wpuszczenie go w dyplomatyczny krwiobieg międzynarodowy przez niewysłanie tego listu tak naprawdę w czasie, kiedy on powinien zostać wysłany. Zablokowanie tego to był sabotaż.
To był sabotaż po prostu przeciwko interesowi Polski, interesowi Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście ważne jest, żeby to po prostu podkreślić, zwłaszcza dzisiaj, w roku 2023, przeciwko Ukrainie i przeciwko Gruzji. Wszelkie opóźnianie i utrudnianie, przechowywanie w szafach pancernych stanowiska, jakie trafić miało do decydentów szczytu NATO w sprawie członkostwa Gruzji i Ukrainy, z całą pewnością wpisywało się w linię, zgodnie z którą państwo polskie budować chciało nowe stosunki, nową filozofię resetu z Rosją. Z Rosją, która jednoznacznie przeciwna była członkostwu Gruzji i Ukrainy w NATO. Właśnie dlatego wszelkie aktywności prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego na rzecz Gruzji czy na rzecz Ukrainy były torpedowane przez polski rząd. Polskę na szczycie NATO tu w Bukareszcie reprezentował Lech Kaczyński. Razem z prezydentem Stanów Zjednoczonych przekonywać mieli innych członków sojuszu do przyjęcia Ukrainy i Gruzji, bo wokół tych dwóch państw było najwięcej kontrowersji nie tylko ze względu na sprzeciw Rosji, ale przede wszystkim ze względu na pozycję Francji i Niemiec. Twarda dyskusja przede wszystkim o sprawie map dla Gruzji, dla Ukrainy. Polska jest bardzo zdecydowanie za tym, żeby ten map tym dwóm krajom przyznać. Jest także pytanie związane z tym, kto ma prawo wyznaczać rozmiary NATO. Te państwa, które tam chcą należeć, czy może inne państwa? No oczywiście Polska stoi na stanowisku, że te państwa, które chcą do NATO należeć. Te dwa kraje są i pozostaną suwerennymi i niepodległymi krajami. Tu w Bukareszcie musimy jasno powiedzieć, że NATO z zadowoleniem przyjmuje aspiracje Gruzji i Ukrainy do członkostwa w NATO i oferuje im jasną drogę do osiągnięcia tego celu. Tak więc stanowisko mojego kraju jest jasne. NATO powinno przyjąć Gruzję i Ukrainę do planu działań na rzecz członkostwa. Członkostwo w NATO musi pozostać otwarte dla wszystkich europejskich demokracji, które o nie zabiegają i są gotowe dzielić się obowiązkami wynikającymi z członkostwa w NATO. Najważniejszym obowiązkiem NATO jest kolektywne bezpieczeństwo naszych obywateli. Jednak ani stanowisko Stanów Zjednoczonych, ani stanowisko Polski dla ostatecznych konkluzji nie okazało się rozstrzygające. Zupełnie inny pomysł w tej sprawie miały Niemcy i Francja. Oto co na ten temat powiedział prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko. Sprawa Ukrainy rozpatrywana była jako pierwsza. Kiedy dostaliśmy projekt rezolucji, pojawił się pierwszy szok. Dokument był dramatyczny. Dużo słów, w większości pustych, w których nawet nie wspomniano, że obydwa kraje są krajami europejskimi. I że nasza polityka, nie tylko polityka bezpieczeństwa, ma bardzo konkretny europejski kierunek. Nie było o tym żadnego słowa. To było obraźliwe. Mój pierwszy komentarz, który powiedziałem swojemu koledze i przyjacielowi George'owi Bushowi. Z taką rezolucją nie mogę wrócić do Ukrainy. Ja z taką rezolucją w Ukrainę nie mogę jechać. To coś takie było, znaете. To było coś bardzo upokarzającego. Rozumiałem, że musi być jakaś reakcja na to. Porozmawialiśmy chyba z 8 albo 10 prezydentami i doczekaliśmy się przerwy, żeby według polecenia prezydenta USA
porozmawiać z dwoma czołowymi państwami, które sprzeciwiały się dobrej dla nas rezolucji. To były Niemcy i Francja. Dyplomacja niemiecka, czy w ogóle polityka niemiecka, w tym czasie, czyli w pierwszym kwartale 2008 roku, nakierowana była na to, żeby zniszczyć amerykańską, buszowską koncepcję mapu dla Ukrainy i Gruzji. Ta koncepcja buszowska mapu dla Ukrainy na szczycie NATO w Bukareszcie była również koncepcją polityki polskiej, ale tylko w wymiarze polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście była również częścią agendy politycznej Litwy, Rumunii. Natomiast spotkała się z, że tak powiem, kontrofensywą dyplomacji niemieckiej i dyplomacji francuskiej. Uważamy, że nie jest to chwila do realizacji planu działań na rzecz członkostwa, ale chcemy obu krajom pomóc zbliżyć się do tej ścieżki. Niedawno wygłosiliśmy polityczne oświadczenie. Uważamy, że Ukraina i Gruzja będą w NATO, ale z drugiej strony jasno powiedzieliśmy, że to wymaga bardzo wyważonego procesu, po to, by kryteria zostały spełnione. Uzgodniliśmy ze wszystkimi, że potrzebujemy dodatkowej fazy intensywnego zaangażowania się wszystkich, aby bardziej pomóc Ukrainie i Gruzji, po to, by zrobiły kolejny krok naprzód, czyli plan działań na rzecz członkostwa. Jednakże za każdym razem będziemy oceniać poczyniony postęp. Pierwsza ocena tych postępów w ramach nowego etapu, jakim będzie zbliżanie się do planu działań na rzecz członkostwa, bo uważamy, że jeszcze tam nie dotarliśmy, zostanie zaprezentowana podczas kolejnego spotkania ministrów spraw zagranicznych w grudniu. Gruzja i Ukraina powinny wejść do sojuszu, ale dajmy sobie jeszcze czas, żeby warunki zostały spełnione. Wiktor Juszczenko w taki sposób opisuje swoją rozmowę, którą odbył z Angelą Merkel. Zaczęliśmy krótką rozmowę. Będę ją pamiętał do końca życia. Przede mną stała inna Merkel, bo znaliśmy się jeszcze z lat 2000, kiedy byłem w opozycji. Oboje byliśmy politykami prawicy. Współpracowaliśmy, znaliśmy się dobrze. Z Angelą my byli znajomi i znajomi niepogano. I kiedy zapytałem ją, zaczęli tu rozmowę. Dlaczego tak wygląda projekt rezolucji? Na moje zapytanie, czemu my mamy taką rezolucję, ona każe. Ona odparła: Wiktor, u was mało... Macie za mało ludzi, którzy wspierają przystąpienie do NATO. Integrowanie do NATO. A to oznacza, że Angela Merkel w trakcie szczytu użyła wobec Wiktora Juszczenki dokładnie tego samego argumentu, którego 3 tygodnie wcześniej publicznie użył Władimir Putin, kiedy gościł Angelę Merkel w Moskwie. Putin powiedział wtedy to, o czym w tej notatce pisze polski attaché wojskowy z Moskwy, że zdaniem Putina obywatele państw takich jak Ukraina sprzeciwiają się jej wejściu do Paktu Północnoatlantyckiego. Ja powiedziałem, teraz 31% Ukraińców wspiera nasze członkostwo w NATO. A potem tłumaczę. Na przykład 2 lata temu za przystąpieniem do NATO w Ukrainie zagłosowało tylko 14% ludności. Teraz aż 31%. Czy to jest zła dynamika? Myślę, że to wspaniała dynamika. Jeszcze dodaję, co więcej, liczba osób, które nie popierają przystąpienia, 29%. To jest po raz pierwszy, kiedy liczba przeciwników jest mniejsza niż liczba popierających członkostwo. Jakaż unikalna sytuacja.
Mówię do niej, to wyjątkowa sytuacja. I drugie, my ж говоримо. Po drugie, przecież chodzi tylko o map. Gdyby powiedzieli nam, że za dwa miesiące Ukraina musi przeprowadzić referendum o członkostwo i że nie ma szans, to jeszcze bym zrozumiał. Ja bym się posłuchał was, chociaż ja przekonany, że nasza dynamika i dalej... Przecież chodzi tylko o map, o plan działania. To nie jest żadne członkostwo, lecz tylko kroki w stronę niego. To tylko podchody do członkostwa. Chyba tak ostro można stawiać obstawę. Rozmowa z 45 milionami obywateli Ukrainy to nie jest rozmowa z na przykład 3 milionami. To jest największy pod względem obszaru kraj w Europie, który w swoich dziejach okazał się pod wpływem największej rusyfikacji. Nikt nie przeżył tego, co przeżyła Ukraina. Winą za nieprzyznanie Ukrainie i Gruzji planu członkostwa, czyli tak zwanego MAP, Wiktor Juszczenko obwinia tych dwoje polityków, Angelę Merkel i Nicolasa Sarkoziego. Ja rozumiem, że... Zdawałem sobie sprawę, że oni, Francja i Niemcy, mają wspólną politykę w tej kwestii. Myślę, że akurat wina jest po stronie tych dwóch osób. Wina przez to, co teraz się dzieje, że mamy do czynienia z rosyjską agresją. Wówczas Europa, którą reprezentowali liderzy dwóch największych krajów, nie potrafiła stanowczo powiedzieć nic wobec perspektywy członkostwa dla Gruzji oraz Ukrainy. W trakcie obrad tego szczytu, nie tylko w czasie spotkań z politykami, ale również w trakcie konferencji prasowych, głos zabierał wielokrotnie Michał Saakaszwili, prezydent Gruzji. Nasza przyszłość jest związana z NATO, najpotężniejszym i odnoszącym największe sukcesy sojuszem wojskowym w historii, który jednoczy i broni wolne narody świata. Chcemy widzieć Gruzję wśród tych narodów. Dlatego tak ściśle współpracujemy z NATO w Iraku, Afganistanie i byłej Jugosławii. A naszym celem jest uzyskanie pełnego członkostwa w NATO. NATO jest gwarantem gruzińskiej integralności i nienaruszalności naszych granic dla naszych dzieci, naszych wnuków i dla wszystkich naszych pokoleń. Ostatecznie szczyt NATO przyjął inne konkluzje niż te, których chciała Francja i Niemcy. Zdaniem uczestniczącej wówczas w rozmowach Anny Fotygi, ostateczny kształt konkluzji dawał możliwość włączenia w przyszłości Gruzji i Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Gdyby w Polsce był inny rząd, to myślę, żebyśmy to docisnęli i te furtki, które tam były, ten przegląd, ta obietnica spotkania ponownej oceny w grudniu. Ja pamiętam, jak prezydent ściągnął do kąta wówczas w sali przywódców państw naszego regionu. Z różnych powodów poprosił mnie, żebym tłumaczyła też to spotkanie między nimi. I to była właściwie krótka wymiana zdań i się okazało, że dołącza, przychodzi, przybiega i Angela Merkel, i Condoleezza Rice, bo się okazało, że to jednak jest coś, co może zaburzyć chęci i taką już wydawałoby się ustaloną sprawę. Nie, tam zapisy uległy zmianie w stosunku do tego, co chciano pierwotnie zapisać i jednak ta perspektywa pozostała. Obietnica członkostwa pozostała. Ona nie stała się, bo mówię, tą kropką nad i byłby map. Czyli powiedziałaby pani, że drzwi nie zostały zamknięte? Nie, noga w drzwi wsadzona i drzwi nie zostały zamknięte. A miały być zamknięte? A myślę, że wszystko ku temu zmierzało. Czy w kwestiach dotyczących polityki względem naszych partnerów spoza Unii Europejskiej, spoza NATO, takich jak Gruzja czy Ukraina,
Prezydent mógł liczyć na wsparcie rządu w czasie, kiedy prezydentem był prezydent Kaczyński, a rządem kierowała partia Platforma Obywatelska. Nie, niestety nie. Co było widać na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku, kiedy Lech Kaczyński wywalczył właściwie to, że brama nie została przed Ukrainą i przed Gruzją do NATO zatrzaśnięta, że było jednak, że te drzwi zostały uchylone, co zresztą znalazło się w oświadczeniu, jakie wydał po tym szczycie Lech Kaczyński, a to oświadczenie było przez rząd Platformy Obywatelskiej dezawuowane potem. Jestem usatysfakcjonowany, w szczególności ostatnia prosta wczorajszej dyskusji zakończyła się sukcesem ostatniej chwili przy bardzo znacznym udziale Polski. Została zmieniona treść komunikatu, mimo że wcześniej nam tłumaczono, że to, co osiągnięto, to jest wszystko, co jest możliwe. Okazało się, że można osiągnąć dużo więcej, dając przede wszystkim stwierdzenie, że Ukraina i Gruzja, bo o niej też należy pamiętać, będą członkami NATO. To jest stwierdzenie najistotniejsze. Dokładnie jest to stwierdzenie, staną się członkami NATO i niepewnego dnia, bo tak było w pierwszej wersji. To jest bardzo, bardzo dużo i zarówno prezydent Juszczenko, jak i Szagaszwili wyrazili swoje wielkie zadowolenie z osiągnięć tego szczytu. Bardzo się cieszę, że Polska odegrała tutaj rolę zdecydowanie istotną i to w obydwu fazach negocjacji. Uczestnik tych wydarzeń, amerykański dyplomata Ron Asmus w swojej fenomenalnej książce Mała wojna, która wstrząsnęła światem, Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, w ten sposób opisuje działania dyplomatyczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego na szczycie. Podczas gdy treść deklaracji była przepisywana, a delegacje w swoim pełnym składzie powróciły na salę, de Hoop-Scheffer wznowił spotkanie. W tym czasie delegacja polska zaczęła się wahać. Ktoś zdał sobie sprawę z tego, iż stwierdzenie, jeżeli taka będzie ich wola, mogło z łatwością zostać użyte przeciwko Ukrainie, gdzie społeczne poparcie dla członkostwa w NATO było bardzo słabe. Kaczyński zabrał głos i powiedział, że Polska nie zgodzi się na takie brzmienie dokumentu oraz że sojusz powinien zachęcać, nie zaś zniechęcać Kijów do członkostwa. Ten zwrot zdecydowano się wykreślić, również z powodu jego absolutnej oczywistości. Żadne państwo nie mogło zostać członkiem NATO wbrew swojej woli. W ten sposób przywódcom Europy Środkowo-Wschodniej udało się wynegocjować z Merkel lepsze brzmienie dokumentu aniżeli to, które uzyskały Stany Zjednoczone. No i właśnie dlatego prezydent Lech Kaczyński mówił wówczas, że gra o członkostwo Gruzji i Ukrainy w Pakcie Północnoatlantyckim nie została jeszcze zakończona. Gra się będzie toczyć, ale gdyby MAP został przyznany, to ta gra by się również toczyła, trzeba sobie jasno powiedzieć. Drugiego dnia szczytu do Bukaresztu przylatuje Władimir Putin i od samego początku traktowany jest niczym gwiazda rocka. Putin wygłosił tyradę, która podważyła sens istnienia Paktu Północnoatlantyckiego. Putin stwierdził, że wszystkie cele, jakie stawia sobie pakt, mogą być zrealizowane tylko i wyłącznie za zgodą i akceptacją Federacji Rosyjskiej. A skoro tak, to istnienie NATO nie ma sensu. Jeśli mówimy o polityce rozszerzenia NATO, to ja dzisiaj także na spotkaniu z kolegami mówiłem o tym szczerze. Państwo znacie nasze stanowisko. Nie uważamy, że automatyczne rozszerzenie prowadzi do rozwiązania współczesnych problemów. Ale NATO przecież powstało kiedy?
Dzisiaj też o tym mówiłem. Wtedy, gdy doszło do konfrontacji dwóch bloków, gdy istniało Imperium Zła w postaci Związku Sowieckiego, to konieczne, żeby zastanowić się, czy tak jest i czy wszyscy mieli jednakową rację. Zostawmy tę część dyskusji, ale wiadomo, po co powstało NATO. Dziś nie ma Związku Sowieckiego, nie ma bloku wschodniego i nie ma Układu Warszawskiego. Przeciwko komu zatem NATO istnieje? Słyszymy, że w celu rozwiązania współczesnych problemów i wyzwań. Jakich? Jakie to są problemy i wyzwania? Nierozpowszechnianie broni masowego rażenia. Co można zrobić skutecznie w tej kwestii bez Rosji? Nic. Rosja jest jedną z największych potęg nuklearnych. Nie tylko odzyskaliśmy nasz potencjał jądrowy, ale także go rozwijamy. I dalej zamierzamy rozwijać całą triadę. Na morzu, w powietrzu i na ziemi. A co można zrobić bez Rosji? Nic. A z punktu widzenia walki z terrorem? Co można zrobić z Rosją? Cóż, można rozstrzygać jakieś kwestie. Ale żeby skutecznie walczyć, to mało prawdopodobne. Dlatego samo w sobie istnienie tego bloku, mimo wszystko, myślę, że także wielu siedzących na tej sali się ze mną zgodzi, nie aż tak skutecznie odpowiada na współczesne zagrożenia i wyzwania. Niemniej, jest to jednak czynnik dzisiejszego życia międzynarodowego, czynnik bezpieczeństwa międzynarodowego w sferze bezpieczeństwa narodowego. Uznajemy to, dlatego współpracujemy z tym blokiem. A skoro w ocenie Putina NATO nie jest w stanie zrealizować żadnego ze swoich celów bez zgody Rosji, to postawił warunki. Skrytykował rozszerzenie NATO, a właśnie rozszerzenie NATO o Gruzję i Ukrainę było głównym przedmiotem sporu w trakcie obrad tego szczytu. Co do rozszerzenia NATO, słyszałem dziś, że to rozszerzenie nie jest przeciwko Rosji. Wiecie państwo, że z wielkim zainteresowaniem i upodobaniem odnoszę się do europejskiej, w tym niemieckiej historii. Był taki wielki europejski niemiecki działacz polityczny Bismarck, który mówił, że w takich sprawach liczy się nie intencja, ale potencjał. Nikt 5 artykułu Traktatu Waszyngtońskiego nie uchylił, a my zlikwidowaliśmy bazy w Cam Ranh w Wietnamie. Na Kubie. Wycofaliśmy wszystkie swoje jednostki wojskowe z Europy Wschodniej. Z części europejskiej wycofaliśmy prawie całość dużego i ciężkiego uzbrojenia. Co dostaliśmy w zamian? Bazę w Rumunii, gdzie jesteśmy. Bazę w Bułgarii. Rejon pozycyjny amerykańskiej obrony przeciwrakietowej w Polsce i w Czechach. To wszystko jest ruchem w kierunku naszych granic infrastruktury wojskowej. Zdaniem Wiktora Juszczenki, który był wówczas prezydentem Ukrainy i był uczestnikiem tych rozmów, ten drugi dzień szczytu i te decyzje dla Władimira Putina były wielkim politycznym zwycięstwem. A Putin przyleciał swoją drogą po południu, bo akurat po południu odbył się szczyt NATO-Rosja. NATO-Rosja. Putin, zainspirowany wielką wygraną na początku tego samego dnia, po raz pierwszy po konferencji bezpieczeństwa w Monachium w 2007 roku, udzielił lekcji historii, podczas której tłumaczył zgromadzonym prezydentom, że przecież państwo rozumieją, że Ukraina jest sztucznym krajem. Ukrainy jako państwa nie było. Daliśmy jej niektóre terytoria na wschodzie, a Polacy na zachodzie. I w taki sposób została stworzona Ukraina. Więc uważam, że to jest słusznie, że podjęli państwo taką decyzję o niedopuszczeniu tych dwóch państw. Jednym słowem, to było upokarzające. Znaleźliśmy bardzo ważny dokument polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ściśle rzecz ujmując, jest to szyfrogram wysłany przez ambasadora Bara 21 marca 2008 roku do centrali MSZ w Warszawie. Co bardzo ważne, jest to dokument odnoszący się do treści, przebiegu rozmowy pomiędzy polskim dyplomatą Witoldem Jurasem a szefem Departamentu Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Igorem Niewierowem.
rozmowy, która miała miejsce dokładnie tego samego dnia. Podkreślam to, żeby uwypuklić problem przekazania bardzo ważnej informacji do polskiego MSZ-u w momencie, kiedy ta informacja, istotna nie tylko dla Polski, została przez polskich dyplomatów w Moskwie powzięta. Odnosząc się do mapy dla Ukrainy i Gruzji, Niewiarow zacytował Putina, który miał powiedzieć Condoleezie Rice i Robertowi Gatesowi, iż ewentualne poszerzenie NATO o oba państwa zniszczyłoby relacje Rosja-Stany Zjednoczone. Poproszony o wyjaśnienie, co konkretnie zrobiłaby Rosja, Niewiarow nie powiedział niczego, co dotyczyłoby relacji Rosji i USA, natomiast podkreślał, iż mogłoby to prowadzić do rozpołowienia Ukrainy, przy czym wskazywał na Krym jako na potencjalne ognisko zapalne. Rok 2008 i to jest opisany scenariusz, który się zrealizował. Tak. Jest to bardzo jednoznaczny sygnał ukryty w lutym 2008 roku, zaledwie miesiąc wcześniej, przez polskich dyplomatów i przez samego Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego o tym, że Putin miał realne scenariusze zniszczenia Ukrainy, którymi się dzielił i które wysyłał, czy sygnalizował to w rozmowach z przedstawicielami Zachodu, w tym z przedstawicielami Polski. To trzeba powiedzieć, że to jest jakby zupełnie inna postawa właśnie średniego szczebla polskich dyplomatów, którzy o tym informują. No a po drugie, oczywiście w sensie merytorycznym, jest to zarys dokładnie scenariusza, który został zrealizowany. To znaczy odpowiedzią rosyjską na wciąganie Ukrainy w strefę wolności, w strefę Zachodu, w tym, że tak powiem, w struktury Paktu Północnoatlantyckiego, nawet w takiej formie jak MAP, spotkają się po prostu z koncepcją zniszczenia Ukrainy, rozczłonkowania jej. Ta wiedza w szeroko pojętych strukturach państwa polskiego była przeszło miesiąc wcześniej. Tak, tylko że przeszło miesiąc wcześniej została ukryta. Została ukryta w MSZ-cie, została ukryta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i została zatajona w relacjach dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi i w ogóle z sojusznikami NATO i Unii Europejskiej. To był triumf putinowskiego autorytaryzmu i stało się oczywiste, że Europa pod względem bezpieczeństwa pokazała przede wszystkim pierwszą i bardzo głęboką klęskę swojej dotychczasowej polityki. І надзвичайно глибоку поразку своєї політики. І niestety, już rozmawialiśmy o tym, trzy miesiące później Putin potraktował decyzję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO jako zezwolenie na okupację Gruzji. Асамблеї НАТО як до По 3 місяцях пошел на Грузію. І через 3 місяці він пішов на Грузію. Dwa tygodnie po zakończeniu szczytu NATO w połowie kwietnia 2008 roku szefowa Kancelarii Prezydenta Anna Fotyga pisze pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym prosi o wsparcie oświadczenia prezydenta Rzeczpospolitej w sprawie integralności terytorialnej Gruzji, zagrożonej przez agresywną politykę Federacji Rosyjskiej. Kopia tego pisma zachowała się w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dokumencie czytamy następujące słowa. Strategiczny wymiar relacji Rzeczypospolitej Polskiej z Gruzją jest stałym i niezmiennym wyznacznikiem działań Polski na forum międzynarodowym. Kierowany tym przekonaniem, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyraził głębokie zaniepokojenie wszelkimi próbami naruszenia integralności terytorialnej Gruzji. Jestem głęboko przekonana, iż w ramach skoordynowanej polityki zagranicznej rząd Rzeczypospolitej wyrazi pełne poparcie dla pokojowego rozwiązania konfliktu, którego zwolennikiem jest prezydent Michał Saakaszwili, oraz zadeklaruje wsparcie dla działań władz Gruzji w tym zakresie.
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uważa, iż władze Rzeczypospolitej powinny zaapelować na forum międzynarodowym o jak najszybsze podjęcie wszelkich traktatowo określonych kroków mających na celu zapewnienie poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności Gruzji oraz cofnięcie działań Federacji Rosyjskiej godzących w jej niepodległość i sprzecznych z prawem międzynarodowym. Na tym piśmie zachowała się odręczna notatka sporządzona przez Radosława Sikorskiego. Do Departamentu Prawno-Traktatowego. Proszę o projekt odpowiedzi wskazujący, iż tego typu inicjatywy powinny być uprzednio skonsultowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a oświadczenie w imieniu państwa powinno być kontrasygnowane przez premiera. Podpis Radosław Sikorski. Polityka otwartych drzwi. NATO jest polityką potwierdzoną przez cały szereg lat w stanowisku wszystkich kolejnych polskich rządów, tych, które aspirowały do NATO, tych, które już funkcjonowały po polskim wejściu do NATO. Wszyscy prezydenci, czy z prezydentem, prezydent Kwaśniewski, prezydent Kaczyński, otwarcie prezydent przecież Komorowski, chociaż różnie to można później oceniać. Wszyscy tę politykę uznają i akceptują, więc to był bezsporny element potwierdzony we wszystkich expose ministrów spraw zagranicznych polskiego rządu. To o co chodzi? I nie było czego konsultować, bo to było oczywiste. W ślad za dopiskiem na dokumencie powstał również list, który skierowany został do prezydenta Rzeczpospolitej przez ministra spraw zagranicznych. List, w którym, pomimo że dokładnie odwrotne zdanie wpisane jest do jego treści, w gruncie rzeczy minister spraw zagranicznych kwestionuje prerogatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dążąc do nadania na szczeblu rządowym właściwego trybu i należytej uwagi inicjatywom prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, pragnę prosić o konsultowanie z prezesem Rady Ministrów lub ministrem spraw zagranicznych treści oficjalnej korespondencji, a szczególnie oświadczeń i stanowisk wydawanych w imieniu państwa. Tego typu akty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wymagać także kontrasygnaty ze strony prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej. I ten dokument, poza tym, że skierowany został do prezydenta, skierowany został również przez Radosława Sikorskiego bezpośrednio do prezesa Rady Ministrów, premiera Donalda Tuska. O tym, w jaki sposób prezes Rady Ministrów Donald Tusk traktował prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego w kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, świadczą słowa, jakie wypowiedział blisko 10 lat później przed sądem w trakcie procesu smoleńskiego. Politycznie rzecz biorąc, prezydent, na pewno dotyczy to prezydenta Lecha Kaczyńskiego, forsował bardzo samodzielną, moim zdaniem na granicy uprawnień konstytucyjnych, aktywność zagraniczną i podejmował decyzje polityczne. Podkreślam, mogę tu mówić tylko o kontekście politycznym, często samodzielnie i bez jakichś szczególnych konsultacji z rządem. Szefem gabinetu prezydenta był wówczas Maciej Łopiński. To jest nierozumienie konstytucyjnej roli prezydenta Rzeczpospolitej, tak, gdzie troska o bezpieczeństwo, o politykę międzynarodową jest wyraźnie zapisana jako nie tylko prerogatywa prezydencka, ale jego obowiązek wręcz, tak? Tego typu sugestie, żeby, nie wiem, no, konsultować z dyrektorem Bratkiewiczem czy z innymi osobami, były śmieszne, bo dotyczyły tego elementu polskiej polityki zagranicznej, który był stały, trwały,
ponadpartyjnie uzgodnione i potwierdzone w bardzo wielu wystąpieniach, głosowaniach, oświadczeniach, uchwałach. Kiedy dyplomaci dyskutowali nad planem członkostwa Gruzji i Ukrainy w NATO, na Kaukazie trwały już od wielu miesięcy rosyjskie prowokacje, które nieuchronnie prowadziły do wojny. Ich tłem było podsycanie przez Rosję oderwania od Gruzji dwóch jej prowincji, Abchazji i Osetii Południowej, które od upadku ZSRR pozostawały w uśpionym konflikcie z Tbilisi, a które Rosja uznawała za narzędzie do destabilizacji sytuacji samej Gruzji. W tych wydarzeniach uczestniczył bezpośrednio Georgi Baramidze, były wicepremier, przez pewien czas premier również, minister spraw wewnętrznych i minister obrony Gruzji. Wcześniej rosyjskie siły inżynieryjne Ministerstwa Obrony wkroczyły na terytorium Gruzji w Abchazji i przystąpiły do odbudowy linii kolejowej. Oczywiście kolei, której potrzebowali do inwazji na dużą skalę. Wcześniej ówczesny rząd rosyjski i tzw. prezydent Miedwiediew, a w rzeczywistości wszystkim rządziła ekipa Putina, zadeklarowali, że zamierzają nawiązać bezpośrednie stosunki z separatystycznymi regionami. Oczywiście to była formalna fabrykacja i zbombardowali naszą instalację radarową, ale powiedzieli to nie my. Więc bombardowali Gruzję. Nie było nikogo ze społeczności międzynarodowej, kto mógłby obserwować sytuację w terenie i powiedzieć społeczności międzynarodowej, co naprawdę się dzieje. Rosyjska propaganda była bardzo aktywna i bardzo skuteczna. Wiemy, jak skutecznie działała. Gdziekolwiek indziej na świecie, czy może sobie pan wyobrazić do wojny w Gruzji, jak skutecznie mogliby pracować, zwłaszcza w okolicznościach, gdy Zachód chciał się bawić z Rosją, zadowolić Rosję, wyliczać ustępstwa wobec Rosji. Tylko po to, żeby Rosja nie była zbyt agresywna. To właśnie sprawiło, że Rosja stała się bardziej agresywna, ponieważ Rosja jest jak krokodyl. Jeśli podasz rękę, krokodyl nie zadowoli się tylko twoją ręką. Krokodyl chce cię całkowicie połknąć. Musimy pamiętać, co Rosja zrobiła przed inwazją na dużą skalę, aby skupić się na nas. Wcześniej zestrzelili naszego drona na gruzińskim niebie, a nasz dron to sfilmował, jak rosyjski samolot zaatakował drona, zestrzelił go w naszej przestrzeni powietrznej. Incydent, o którym mówi gruziński polityk, miał miejsce 20 kwietnia 2008 roku i wyglądał tak. Z tego zdarzenia powstał raport misji obserwacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym czytamy, że samolot, który zestrzelił gruzińskiego drona, należał do rosyjskiej armii. MiG-29 Fulcrum lub Su-27 Flanker skierował się na południe w kierunku drona i linii demarkacyjnej. Po przechwyceniu i zestrzeleniu drona myśliwiec zawrócił na północ w kierunku Majkop-Krasnodar w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Brak dowodów wskazujących na odwrotny stan rzeczy prowadzi do konkluzji, że myśliwiec należał do rosyjskich sił zbrojnych. Wykonywanie przez Gruzję lotów samolotów bezzałogowych nad własnym terytorium przez Federację Rosyjską traktowane było jak rzekome prowokacje, jak złamanie stanu prawnego, którego nikt poza Federacją Rosyjską nie uznawał. I właśnie w ten sposób prezentowały to zarówno rosyjskie media, jak i rosyjscy politycy. Od początku kwietnia w strefie bezpieczeństwa z naruszeniem wszystkich zawartych umów ciągle były gruzińskie bezzałogowe samoloty zwiadowcze. O tym otrzymuję informacje od rosyjskich sił pokojowych i obserwatorów z misji. Rosja oskarżyła o zestrzelenie drona NATO
zrobiła to ustami Dmitrija Rogozina. Ówczesny sekretarz generalny paktu, Jaap de Hoop Scheffer, w odpowiedzi stwierdził, że, tu cytat, zje własny krawat, jeśli miałoby okazać się, że natowski samolot pojawił się w magiczny sposób w Abchazji i zestrzelił gruzińskiego drona. Krawat szefa NATO pozostał ostatecznie nietknięty. Jednak rosyjskie przygotowania do pełnoskalowej wojny już wtedy trwały od wielu miesięcy. W połowie lipca, w pobliżu gruzińskich granic, Rosja rozpoczyna ćwiczenia Kaukaz 2008. W ich ramach Rosjanie zgromadzili w pobliżu granic prawie 8 tysięcy żołnierzy i 700 pojazdów. There was attacks against Georgia. Na początku lat 90. były ataki na Gruzję ze strony Rosji. W roku 91, 92, 93, ale Rosja zawsze próbuje udawać, że to nie jest Rosja, to nie są separatyści, tak jak teraz. Od 2014 roku próbowali na Ukrainie, tak jak w Doniecku i Ługańsku. Rosja nie ma z tym nic wspólnego. To tylko rząd centralny osobno rozpoczynający walkę, więc przynajmniej próbowali się ukryć. Mieli nadzieję, że te siły zdestabilizują Gruzję, zdemoralizują Gruzję i rząd Gruzji upadnie. Taki był cel Rosji, ponieważ Condoleezza Rice mówiła panu Ławrowowi w Radzie Bezpieczeństwa USA, że celem jest obalenie rządu prezydenta Saakaszwilego i przejęcie kontroli nad całą Gruzją, nie tylko na terytoriach, na których, jak oni twierdzili, były wewnętrzne starcia. Przez cały ten okres prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński starał się przy każdej możliwej okazji podkreślać, jak duże znaczenie dla światowego bezpieczeństwa ma status Gruzji. Widać to doskonale choćby w tym dokumencie, notatce ze spotkania prezydenta Rzeczpospolitej z prezydentem Francji, Nicolasem Sarkozy. Prezydent Lech Kaczyński zrelacjonował polskie priorytety polityki wschodniej, kładąc szczególny nacisk na członkostwo Ukrainy i Gruzji w NATO. Określił Gruzję jako twierdzę na Kaukazie, która stanowi wrota do całej Azji Środkowej. Jeśli Gruzja padnie, będziemy mieli do czynienia z efektem domina. Pomimo ciągłej obstrukcji działań prezydenta Lecha Kaczyńskiego zmierzających do ograniczenia wpływów i apetytów Federacji Rosyjskiej, prezydent o każdym swoim ruchu informował lojalnie premiera Donalda Tuska, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego czy marszałka Bronisława Komorowskiego, co doskonale widać w rozdzielniku tej konkretnej notatki ze spotkania z prezydentem Francji. Prezydent Nicolas Sarkozy stwierdził, że wejście Ukrainy i Gruzji do NATO jest sprawą niepodlegającą dyskusji. Po szczycie NATO w Bukareszcie jest to oczywiste. Kwestią jest czas, kiedy to nastąpi. Ważny jest kontekst. Dosłownie za kilka dni, nawet za kilkadziesiąt godzin, Sarkozy jako prezydent Francji stanie na czele Unii Europejskiej. To znaczy Francja obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. I faktycznie Sarkozy stanie się kierownikiem polityki europejskiej w całości. Jest to moment, w którym nasila się napięcie rosyjsko-gruzińskie wokół Abchazji i Osetii Południowej. Stąd ostatnia część rozmowy Lecha Kaczyńskiego z prezydentem Sarkozy dotyczy Gruzji. I znów właśnie polski prezydent staje się adwokatem Gruzji, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony Federacji Rosyjskiej, i Sarkozy, no właśnie, jako ten przyszły szef Unii Europejskiej, w zasadzie swoimi słowami wpisuje się w to wszystko, co powiedział Lech Kaczyński, i zgadza się co do tego, że i Gruzja, i Ukraina powinny w jakiejś perspektywie czasu znaleźć się w politycznych strukturach Zachodu. No cóż powiedzieć, notatkę tą dostał również polski premier i minister spraw zagranicznych. Wydawało się, że jest to no, jakiś rodzaj, bym powiedział, zgody, ale to jest, jak powiedziałem, pewna iluzja.
Moskwa zapowiada wysłanie do Abchazji i Południowej Osetii dodatkowego kontyngentu rosyjskich sił pokojowych. To, zdaniem władz w Tbilisi, pierwszy krok na drodze do zajęcia przez Rosję obu separatystycznych republik Gruzji. Prezydent Michał Saakaszwili w orędziu wezwał mieszkańców Abchazji i Południowej Osetii do zgody i nieuleganiu prowokacjom sił zewnętrznych, czyli Rosji. Napięcie w regionie wzrosło po tym, jak Rosja zapowiedziała najpierw, że nasili wsparcie dla Abchazji i Osetii Południowej, a następnie, że zamierza zwiększyć liczbę swych żołnierzy w tych separatystycznych regionach Gruzji. Na teren zbuntowanej, wspieranej przez Rosję Republiki Osetii Południowej wkroczyły rosyjskie wojska. To już nie konflikt, to wojna. Ze stolicy Osetii ewakuowano kobiety i dzieci. W Gruzji ogłoszono powszechną mobilizację. Mobilizujemy żołnierzy, bo musimy bronić przyszłości naszej ojczyzny. Gruzja została zaatakowana, gdyż podobnie jak Ukraina chce definitywnie wyjść z rosyjskiej strefy wpływów. Rozpoczynająca się rosyjska agresja na Gruzję oznaczała w polskich realiach konfrontację dwóch wizji polskiej polityki zagranicznej. Tej opartej o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, którą realizował Lech Kaczyński, i tej opartej o francusko-niemiecką współpracę z Federacją Rosyjską. Tę wizję prezentował prezes Rady Ministrów Donald Tusk i jego rząd. Donalda Tuska w tych relacjach z polskim prezydentem miała złą wolę. Wpisywała się w to, co sam Bratkiewicz w notatce z początku marca 2008 roku podkreśla jako postulat, że polska polityka powinna wpisywać się w politykę Unii Europejskiej, czyli faktycznie Niemiec i Francji.